Witam was bardzo serdecznie. Sorry, że wcześniej musiałem przerwać nagrywanie, ale zepsuł mi się troszkę komputer. Ale teraz już nagrywam, jest super szybko, hiper, wszystko fajnie. Jesteśmy w wiosce Ciapciulepcich. A co się stało? Jestem Julita! Julita z Ciepciulepcich! Nieszczęśliwie zakochana w Romanie Motykiuszu! Musisz tak paplać. Ach, ta waśń rodowa, ten mur, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Może zdołamy jakoś pomóc? Może mogą. Zanieś ten list Romanowi, proszę. Niestety przez ten mur trzeba nadłożyć sporo drogi, aby dotrzeć do sąsiedniej wioski. My, Ciapciulepci, żyjemy żądzą zemsty. Chodzi o naszych sąsiadów Motykiuszów. Tfu! Nie o kuratora. Dawno temu żyliśmy z nimi w zgodzie. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić. Pewnego dnia pożyczyliśmy im pewien bardzo ważny przedmiot. Bardzo był dla nas ważny i cenny. A ci motykiusze nigdy nam go nie zwrócili. Jeszcze upierali się, że oddali. No właśnie. To wybudowaliśmy mur i odtąd nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Nic, a nic! Ach, ta waśń rodowa, ten mur, dobra, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Przestań gadać! Dobra, słuchajcie, jeśli nie skończę tego indoru w tym odcinku, to podzielę to na dwa odcinki. Reksio wyruszył na niebezpieczną wyprawę. Zostanę tu i będę pocieszał biedną Julitę. Dobra. Dobra, czyli tam na górę też muszę wejść, okej. Okay. No nie no. Pójdźmy tutaj. Po wielu przygodach dzielny Reksio dotarł do generatora pola siłowego. Generator wycelowany był w widoczne na niebie jajo. Generator był pilnie strzeżony przez chóry. Reksio postanowił nie wychodzić ze swojego ukrycia i dobrze się wszystkiemu przyjrzeć.
Konstrukcję generatora oparto o technologię wielkiej śruby. Gdyby tylko udało się ją odkręcić, pomyślał Reksio. Reksio postanowił, że wróci do generatora, kiedy tylko będzie miał gotowy plan jego zniszczenia. Tutaj teraz. Ała! Jest to piękny mur! Witamy, przybyszu, w naszej pieczarze. Czym możemy ci pomóc? Generator pola siłowego chcesz wyłączyć, tak? Może moglibyśmy wam pomóc? Kluczem do rozwiązania problemu jest klucz. Powiemy ci więcej, ale najpierw ty musisz pomóc nam. Straciliśmy pamięć. Nawet nie pamiętamy, jak to się stało. O nie. I sklęciem byłem, kiedy ojciec wyruszył, aby oddać im ten bardzo ważny przedmiot. A skoro ojciec powiedział, że idzie oddać, to go na pewno oddał. Niechże skończy się małdręka. List, że masz od Julitty mojej, jakże mam ci dziękować. I otóż, kocha, powiedz Julicie, że ja też. Thank you.
Ała! No nie tu. Dobra, zmieniam zdanie. Albo na dwie, albo na trzy części. Dobra, powiemy to Julicie i skończę się. Nie, pięć już minęło już. Dominiku, za gniazdę z tego zrobiono. Nie, Dominiku, nie będziesz więcej. A teraz to już. W tej chwili albo w ogóle już więcej. Możemy sobie... Dziękuję ci, Reksiu! Dobra. Skończyłem, więc...